Rozprawmy się raz na zawsze z tymi lead magnetami, czyli co dawać za darmo, aby przyciągnąć do siebie odpowiednie osoby, które potem staną się naszymi płacącymi klientami. Oglądaj do końca, bo na koniec będzie konkretna lista zadań, które możesz wykonać jeszcze dziś, aby stworzyć taki skuteczny lead magnet. Będę unikał teorii, będę posługiwał się konkretnymi przykładami, aby było ci łatwiej to zrozumieć. Po pierwsze, lead magnet rozwiązuje tylko jeden, jedyny problem. Pamiętaj, że to jest Darmowy i krótki materiał. Rozwiązuj tylko jeden mały problem, który jest wycinkiem czegoś bardziej złożonego. Zatem zamiast dać lead magnet o tytule jak zrobić kapitalny remont silnika w maździe RX-8, lepiej dać lead magnet jak wymienić filtr powietrza w Skodzie Octavii. Zamiast lista 750 zadań, które pojawiły się w ostatnich latach na maturze z matematyki, lepiej trzy zadania, które na 100% pojawią się na maturze i każdy ma z nimi problem, a ty dzięki temu lead magnetowi rozwiążesz je w 6 minut. Po drugie, pamiętaj, kto jest twoim klientem. Jakie są potrzeby tego klienta? Zawsze, tworząc lead magnet, wychodź od problemu klienta, co temu klientowi nie daje spać. I zamiast dawać 5 sposobów na to, jak zarabiać więcej online, lepiej Dać lead magnet konkretny o temacie. Trzy metody, które natychmiast zwiększą Ci otwieralność Twojego newslettera o minimum 20%. Po trzecie, lead magnet musi być łatwy, prosty i szybki w konsumpcji. To nie może być książka, ani 30-dniowy kurs, ani 12-tygodniowy program transformacji. To ma być prosty materiał w łatwej do konsumpcji prostej formie. Materiał, który da się skonsumować w kilkanaście minut i zastosować u siebie. Najlepiej do końca dnia. Pamiętaj też o formie, aby to, co chcesz przekazać, dało się szybko i łatwo przyswoić. Nagrałem o tym osobny film, zobacz sobie w linku poniżej. I spójrz na przykład, baza gotowych postów do udostępnienia w social media, zamiast ją dawać w formie w nagranych wideo udostępnianych codziennie rano, Lepiej przygotować taką bazę postów do zastosowania w formie PDF-a i dostarczyć wszystkie te posty do użycia od razu, natychmiast. Drugi przykład. Zamiast nagrywać 90-minutowe wideo, jak wykonać profesjonalne audy takiej oferty sprzedażowej, lepiej dać prostą checklistę, choćby z 30 punktami, co trzeba sprawdzić na ofercie sprzedażowej i poprawić, aby ona działała lepiej. Po czwarte, nie zapominaj o sprzedaży. Budowanie listy samo w sobie jest bez sensu. Budujemy listę po to, aby na koniec takiemu klientowi coś sprzedać. Zatem najlepiej jest zacząć od produktu, od tego, co chcemy mu sprzedać, i potem cofać się, aby przyciągnąć na tę listę odpowiednie osoby. I w ten sposób będziesz w stanie też dobrać odpowiedni lead magnet do tych osób. Nie dawaj też całej wiedzy za darmo, ani w lead magnecie, ani potem w kolejce. Mailowej, bo spalisz sprzedaż głównego produktu. Pamiętaj, że lead magnet rozwiązuje tylko jeden mały problem, który jest wycinkiem czegoś bardziej złożonego. Spójrz na przykład, jeśli chcesz sprzedać kurs szydełkowania dla początkujących, dobrym lead magnetem może być na przykład lista rzeczy, jakie potrzebujesz na początek, z linkiem, które gdzieś tam się jeszcze odnoszą do sklepu internetowego, gdzie można to zamówić. Albo trzy wzory na początek, które nauczysz się dziś, siedząc sobie na fotelu, w ciągu godziny. Inny przykład. Zamiast dawać e-booka, np. z 40 komendami dla psa, którego chcemy wyszkolić, lepiej dać e-booka czy też wideo, jak nauczyć psa komendy do nogi, czyli aby przychodził na nasze zawołanie. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeden główny, największy problem każdego posiadacza psa. Poza tym jest to mega krótka forma, łatwa do skonsumowania, łatwiejsza też do wdrożenia i nie sprzedajesz. Całego rozwiązania tylko skupia się na jednym problemie. Zostawiasz sobie też przestrzeń do sprzedaży większego produktu potem. Kolejny przykład, zamiast jak zostać profesjonalnym hodowcą psów i na tym zarabiać, jako lead magnet lepiej zrobić materiał pod tytułem, jak wybrać pierwszego psa do hodowli, 10 rzeczy, na które musisz koniecznie zwrócić uwagę. A jeśli chcesz sprzedać swój własny produkt online, ale nie do końca wiesz, jak się za to zabrać, nie wiesz, jak przygotować lead magnet, nie wiesz w ogóle, jak zaprojektować ten lejek. To my się zajmujemy tym na co dzień. Tworzymy lead magnety, tworzymy landingi, piszemy maile, piszemy oferty sprzedażowe, projektujemy i wdrażamy całe leki sprzedażowe. Jeśli potrzebałobyś pomocy, poniżej znajdziesz kontakt do mnie. Skontaktuj się, pogadamy, zobaczymy, jak mogę Ci pomóc. Po piąte, w takim lead magnecie, który promujesz, udowodnij, że to, co dajesz, działa, jest wiarygodne. Jeśli dasz dowody, że to działa i jak to działa, to ktoś chętnie. Jest w stanie to pobrać. Wtedy staje się też bardziej wiarygodny, bo ta wiedza jest poparta konkretnymi wynikami. Spójrz teraz na przykład. Zamiast dawać y, materiał o nazwie 10 sposobów na pozyskanie nowych klientów, lepiej dać materiał o nazwie 3 metody, dzięki którym pozyskałem 17 nowych klientów w ciągu miesiąca dla mojej agencji marketingowej. Zamiast dawać materiał o tytule Jak sprzedawać kursy online, 5 metod, lepiej przygotować materiał o tytule Jak sprzedaliśmy kurs, którego jeszcze nie było, za 24 455 zł w 7 dni, nie wydając ani złotówki na płatną reklamę. To akurat jest prawdziwy przykład. Po szóste, lead magnet powinien być pewną drogą na skróty, czyli daj coś, co możliwie jak najszybciej rozwiąże klientowi ten problem. Spójrz na przykład, zamiast dawać materiał o nazwie 10 metod na napisanie maili powitalnych, lepiej dać. Trzy szablony maili powitalnych kopiuj w klej, które ktoś może w ciągu 10 minut zastosować u siebie. Zamiast dawać materiał o nazwie 5 porad, jak napisać skuteczny nagłówek do maila, do oferty, lepiej dać listę 30 schematów najskuteczniejszych nagłówków, jakie kiedykolwiek ever wymyślono. I po siódme, taki lead magnet powinien budować relacje. Pamiętaj, że na koniec chcemy klientowi coś sprzedać. Więc pokaż się od jak najlepszej strony, spraw, aby ktoś chciał od Ciebie Kupić. Ten lead magnet możesz oprzeć na swoim doświadczeniu i pokazać swoją ekspertyzę. Przy okazji, możesz się trochę pochwalić i dać się polubić. Przykład. Możesz dać w lead magnecie case study albo odwołać się do niego case study, które Ty tutaj przeprowadziłeś. Dawaj klientowi konkretne przykłady z Twojej branży. Jak Ty to zrobiłeś? Jak Ty pomogłeś klientowi X zarobić Y pieniędzy? Jak Ty pomogłeś klientowi X z branży Y zarobić 10 tysięcy złotych stosując tę metodę z tego lead magnetu? Chwal się liczbami i Twoimi wynikami. Możesz powiedzieć, że na przykład, tą metodą pomogłeś już 150 właścicielom psów. Możesz wrzucić opinię zadowolonego klienta, któremu to, o czym piszesz w lead magnecie, już pomogło. Możesz podzielić się też swoją historią, jak było kiedyś, jak jest teraz, jaką przeszedłeś historię. To Cię też utożsami z tym odbiorcą. Śmiało w takim materiale lead magnecie, jeśli to jest PDF, możesz dodać też swoje zdjęcia, aby ktoś mógł na ciebie popatrzeć, zapamiętać Cię. Może to być na początku lead magnetu, może to gdzieś być, być w treści. No i co ważne, odsyłaj też w tym materiale do innych twoich treści, do artykułów, do wideo, do jakichś produktów. I teraz podsumujmy to wszystko konkretną listą zadań. Po pierwsze, ustal co chcesz sprzedać, komu i czym przysiągniesz do siebie te osoby. Po drugie, nie zapominaj, kim jest klient i z jakim problemem budzi się codziennie rano. Po trzecie, skup się tylko na jednym problemem, który jest wycinkiem czegoś bardziej złożonego. Po czwarte, pamiętaj o wartości dla klienta, pokaż drogę na skróty i udowodnij mu, że to działa. Po piąte, spraw, by klient mógł skonsumować materiał w ciągu kilkunastu minut i zastosować tę wiedzę jeszcze dziś do wieczora. No i po szóste, pamiętaj, po co to robisz. Nie zapominaj, że na końcu jest sprzedaż. A jeśli interesują Cię treści, które tworzę, to możesz zasubskrybować mój kanał.